Siema, jest godzina 14:16. Ja wstałem jakieś pół godziny temu. Z góry przepraszam, że nie było streama, no bo tak jak widzicie, zaspałem. Ale mam kawę i mam priorytet 2020, więc otwórzmy go razem. Mamy pomarańczową koszulkę i co też jest fajne, mamy pomarańczowe opakowanie, w którym się znajduje płyta CD Club 2020, CD 2, na którym jest mixtape i poster, czyli plakat. Najpierw otworzę koszulkę i on z wami przymierzę. Rozmiar L to był dobry pomysł, pasuje dobrze. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Niestety nie mam noża, więc użyję gwoździa. Mam nadzieję, że zadziała. Powinien. A to dziwnie pachnie. Mógłbym rzec nawet, że śmierdzi, no ale no dobra. Gdy to było jeszcze owinięte w folię, myślałem, że to jest karton, a to jest taki plasticzek, więc to... Tak, to on tak dziwnie pachnie. Najpierw pokażę wam to, co jest prostsze, czyli mixtape, bo po prostu wygląda on w ten sposób. I to jest tyle. A tak wygląda sam album. Bardziej się błyszczy, powiedziałbym, że jak psu jajca. I chyba tu jest nasz plakat? Tak, tu jest plakat. Tak wygląda plakat. I szczerze mówiąc, uważam, że ta strona jest w kurwę nieczytelna. Więc ja dopiję kawę, ogarnę się i lecimy na miasto, bo mam dzisiaj parę rzeczy do ogarnięcia. Mamy dzisiaj kilka questów do zrobienia. Pierwszym z nich jest, tak jak widzicie, spacer, bo od kilku dni bardzo, ale to bardzo zbierało mnie, żeby po prostu wziąć i się przejść, zrobić kilka kółek dookoła całego placu. Tak, wiecie, dla uspokojenia się i do dotlenienia mózgu, bo mój mózg ostatnio jest bardzo, ale to bardzo nadwyrężany przeze mnie. Ostatnio bardzo dużo siedzę przy komputerze, po 12-15 godzin dziennie, gdy nie śpię, ale no co widzieliście ostatnio nawet sami na streamie, gdzie usiadłem i chyba zrobiłem 11 godzin. No i powiem tak, było to trochę głupie, bo mimo że lubię streamować, to też lubię czuć się dobrze, a następnego dnia czułem się dosłownie jak wrak człowieka, więc tak jak mówię, chcę delikatnie odpocząć od komputera i po prostu odciążyć ten mózg. A sprawą drugą, którą musimy dzisiaj zrobić, jest, nie wiem czy ją w ogóle widać, gdzieś tam musimy zatankować samochód, ponieważ mam chyba tylko 80 km zasięgu. To nie jest za dużo, więc musimy świnie nakarmić. Trzecią rzeczą jest zajechać do MediaMarktu albo do jakiegoś X-comu, zobaczyć czy nie mają dysków, takich wiecie, przenośnych dysków USB. SSD tak około terabajta, chyba Samsungi były całkiem spoko, z tego co wiem. Dużo osób korzysta z tych Samsungów i mówią, że są spoko. Jak będą mieli, to kupię sobie podkładkę na całe biurko od Logitecha. Tam ono było chyba 60 na 120 cm ta podkładka, mogę się mylić, a była całkiem duża. I teraz zadacie sobie pytanie, Michał, ale po co? No dla mojego widzimisię i żeby po prostu ładnie wyglądała czarna, duża, matowa podkładka na całym blacie, niż ten mój mały kawałek plastiku, który mam aktualnie. Czwartą sprawą jest pojechanie do banku, ponieważ dalej mam zamrożone 500 zł i muszę poprosić, żeby pani banku mi odmroziła te pieniążki. Już tłumaczę, co się stało. Sytuacja jest taka. Około 12 chyba stycznia zamówiłem produkt przez internet. Anulowałem go, ale pieniądze i tak mnie pobrało. I potem musiałem dzwonić i do samej firmy, i do banku, jak to wygląda z tymi moimi pieniędzmi. I się dowiedziałem, że te pieniądze jakby są na moim koncie, ale są w jakiś sposób zafrizowane. I tam one mogą być zafrizowane chyba 30 dni roboczych. I że jak pojadę i tam ogarnę, to mogą mi to odblokować wcześniej. Czemu tak jest? Nie wiem. Tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że po prostu ten produkt mógł do mnie przyjechać, mogłem go zwrócić i pewnie pieniądze byłyby szybciej. No ale no cóż. I sprawa ostatnia, którą musimy dzisiaj zrobić i chyba w ogóle zrobimy ją jako pierwszą, bo chyba jest to najbliżej, nie jestem pewien, to pojedziemy do przychodni odebrać skierowanie do lekarza, ponieważ dawno nie byłem, sprawdzić jak wygląda moje zdrowie. Będę musiał zrobić morfologię, TSH i chyba FT3 i FT4, ponieważ mam niedoszczelność tarczycy. Po prostu będę musiał sprawdzić, jak to wygląda z tym moim zdrowiem, czy wszystko jest ok, czy nic się nie pogarsza i jak to wygląda z dawką leków, które codziennie biorę, czyli Euthyrox, czy ta dawka nie będzie zwiększona, czy zmniejszona. Mam nadzieję, że wszystko jest ze mną ok, ale to wyjdzie dopiero chyba w przyszłym tygodniu, będę jechał na te badania, więc dopiero wtedy się dowiem, jak to wszystko wygląda. Zrobię jeszcze no kółko dookoła całego placu, to mi doda jakieś pół kilometra do aplikacji zdrowie i patrzcie, co znalazłem. Mega duży badyl i tafle lodu. Nie byłbym sobą, gdybym oczywiście jej nie rozpierdolił.
Polska Neiro musi Neiro. Polska kurwa dupeiro. Polska kurwa wycina swoje brudne dupsko do murzyńskiego kurwa oligarchy. Michael Jackson. Dobra, sprawdzimy, jak to wszystko pęknie. O! No powiem wam, twardy jest, kurde. Dobra, tak to zostawiam. I zaraz spróbuję sobie w głowie poukładać plan, jak jeździć, z którego miejsca do którego, żeby zajęło nam to jak najmniej czasu i żebym zużył jak najmniej paliwa. Zaraz się wszystko ogarnie. Byłem właśnie w przychodni, mam skierowanie na badania, pojadę pewnie w przyszły poniedziałek i chyba jeszcze tego samego dnia się dowiem, czy wszystko jest ze mną ok, bo to chyba jest na podstawie badania krwi. No i tak, jedziemy teraz do banku i troszkę podtankować samochód, a na sam koniec naszej przygody pojedziemy do tego X-Comu czy tam MediaMarktu po tą podkładkę i może coś zjem, wypadałoby coś zjeść. Byłem właśnie w banku i mam złą wiadomość. Pani w banku powiedziała, że oni tej płatności nie mają w ogóle, co znaczy mniej więcej tyle, że moje pieniądze dalej ma Apple i będę musiał dalej dzwonić. Więc dalej pewnie będę musiał walczyć z tydzień, żeby odzyskać pieniądze, które mi pobrali miesiąc temu. Więc tak wygląda sytuacja, moich pieniędzy dalej nie mam. Jedyne co straciłem w tej chwili to czas i 4 zł na parkometrze. Jadę do X-Comu albo do MediaMarktu, może będą mieć podkładkę i ten dysk. Jak nie, no to chuj, po drodze zatankujemy samochód i muszę coś zjeść, bo jestem ultra głodny. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda podróż po Olsztynie, gdy całe miasto jest rozkopane? Wygląda mniej więcej tak. Mam w tej chwili ultra sprytny plan. Najpierw pójdę do MediaMarktu, zobaczę, czy mają te produkty i w jakiej cenie, a potem pójdę do Galerii Warmińskiej, która jest kawałek dalej, i sprawdzę, czy mają te same produkty taniej bądź drożej. Jeżeli taniej, wezmę od razu, jeżeli drożej, to wrócę do MediaMarktu. Dobra, byłem w MediaMarkcie, podkładek tak wielkich nie mają, ale mieli dysk, ten Samsunga terabajtowy za 469. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w X-Comie, może będzie taniej, może będzie drożej. Stoisz. Dobra, stoisz. Udało mi się kupić podkładkę G480. Jest ona całkiem duża, bo ona jest chyba 900 na coś, także będzie idealna, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie idealna, matowa, czarna, z moim logiem, także minimalistyczna, to też mi się podoba. Oraz X-Comy mieli ten sam dysk w tej samej cenie, wziąłem niebieski, bo tylko taki mieli. On ma w sobie kabelek USB-C, USB-C, albo USB-C, USB-A, żeby to wpiąć też do kompa, więc zajebiście. No i co, no będzie mi służył na długo, kolor jakoś nie jest dla mnie jakiś mega ważny, ważne jest tylko to, żeby był szybki, żeby działał. No i tak, tak wygląda mój dzień, gdy nie ma streama. Zjadłem też od razu, więc nie wiem, czy słyszycie, ale tak troszkę więcej energii nagle mam, bo zjadłem sobie Mac zestaw. No i tak, tak wygląda mój dzień, gdy nie ma streama. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie, bo no, spodobało mi się nagrywanie takiego vloga, spodobało mi się to, tylko wiem, że pewnie będę musiał poćwiczyć jeszcze z jakimś składaniem treści czy innym storytellingiem. No i co, mam nadzieję, że się widzimy na następnym filmie albo na następnym streamie. Pewnie już w piątek będzie normalnie stream, bo dzisiaj mamy czwartek. I z tego miejsca jeszcze chciałem powiedzieć, że wszystkiego najlepszego za wczoraj dla wszystkich pań. Tyle, już żeby nie przeciągał i nie przedłużał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć.